Dzień dobry Państwu, Piotr Giczela, Tygodnik Siedlecki. Jak co tydzień, któraś z moich koleżanek lub któryś z moich kolegów, dziś ja pragnę Państwu powiedzieć, co ciekawego wydarzyło się w regionie, o czym napisaliśmy w najnowszym numerze Tygodnika Siedleckiego. Co wydarzyło się lub co się wydarzy. A w najbliższym czasie przed nami Międzynarodowy Dzień Kobiet, o czym Tygodnik Siedlecki informuje już na czołówce swojej gazety. Znajduje się tutaj artykuł Marioli Zaczyńskiej pod tytułem 100% kobiecości w kamaszach. Nie jest to jednak materiał o żadnym przykładowym goździku dla Ewy, ani o Akademii Ku Czci. Nasza reporterka zajrzała do jednostki wojskowej, gdzie służy podporucznik Katarzyna Komorowska. Kobiety w polskiej armii nie budzą już sensacji. Podporucznik Katarzyna Komorowska z 1. Batalionu Rozpoznawczego w Siedlcach wie, że jeśli otrzyma polecenie wyjazdu na misję do Iraku lub Afganistanu, to pojedzie. Czytamy we wstępie wspomnianego artykułu. Warto przeczytać cały artykuł, by nie tylko poznać drogę pani Katarzyny do wojska, do osiągnięcia życiowych marzeń, ale również by dowiedzieć się, jaka jest prywatnie i czy kobieta może czuć się spełniona, pełniąc wojskową służbę. Okolicznościowym w takich okolicznościach jak Dzień Kobiet okazuje się być też artykuł Tomasza Markiewicza noszący tytuł Mieszanka Wydlowska, który znajduje się tuż pod tekstem 100% kobiecości. Autor dokonuje w tym swoim artykule prezentacji nowej książki, która ukazała się na siedleckim rynku i poświęcona jest oczywiście kobietom. Kobietom, które w różny sposób były lub są związane z miastem. Ta książka to Kobiety Siedlec, wybrane sylwetki, a jej autorką jest młoda dziennikarka Edyta Litwiniuk. W jej książce, jak zapewnia czytelników Tomasz Markiewicz, który ową książkę chyba przeczytał, zostały zaprezentowane sylwetki 28 nietuzinkowych kobiet twórczych z życiową pasją. O kim mowa? Tego już Państwu teraz nie powiem. Zapraszam jednak do lektury zarówno wspomnianego artykułu, jak i polecanej książki. Jej promocja zaplanowana jest na piątek 7 marca o godzinie 18 w sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Przeglądając Tygodnik Siedlecki, zauważymy, że sporo w nim materiałów poświęconych medycynie i opiece zdrowotnej. Nie ma się co temu dziwić, bo przecież jest to dla ludzi bardzo ważna dziedzina życia. Nasi reporterzy przedstawili tylko kilka spraw, a i tak ich lektura może przyprawić nas o łzy współczucia, o gęsią skórkę, zaniepokojenie czy jeszcze inne emocje. Godnym najwyższego polecenia jest jeden artykuł Justyny Janusz. Znajduje się na stronie 7, zatytułowany jest Serce dla Kacpra. Kacper to 3-letni chłopiec, z rodzicami mieszka w Sorokomli, ale lepiej byłoby powiedzieć, że przez początkowe 3 lata swojego życia większość czasu spędził w szpitalach. Autorka pisze, że Kacper ma 3 lata i waży 8 kg. To tyle, co przeciętne 10-11-miesięczne dziecko. Jego wygląd nie jest skutkiem zaniedbania, tylko poważnej choroby. Pomóc mu może jedynie przeszczep serca, na który czeka już od listopada. Jak długo jeszcze wytrzyma? Stawia retoryczne pytanie Justyna Janusz. Więcej o perypetiach chłopca i jego rodziców przeczytacie Państwo w Tygodniku Siedleckim. Obiecałem, że powiem o kilku medycznych materiałach dziennikarskich. Oto następny. Na stronie 15 znajdziemy artykuł zatytułowany krótko i wymownie Bezdech. Jego autorem jest Zbigniew Juśkiewicz. Opisał w nim dramatyczne chwile, jakie przeżyli rodzice 14-miesięcznego Grzesia z Jasionki, który otarł się o śmierć z powodu, no właśnie, z powodu zwykłego, zdawałoby się, szczepienia, które podano mu w przychodni centrum. Z artykułu dowiadujemy się, że po szczepieniu wystąpiły komplikacje, o które ani pielęgniarki, ani lekarze owej przychodni nie poinformowali rodziców. Nie powiedzieli też, w jaki sposób rodzice mają przeciwdziałać takim objawom jak bardzo wysoka gorączka, która w końcowym efekcie zakończyła się bezdechem i zatrzymaniem akcji serca. Na szczęście tym razem wszystko zakończyło się dobrze i chłopczyk żyje. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia dostarczy Państwu oczywiście lektura najnowszego numeru Tygodnika Siedleckiego. Na zakończenie zapraszam jeszcze Państwa na nasze strony internetowe, gdzie z informacjami o ważnych wydarzeniach dowiecie się najszybciej. Przypomnę, że startujemy wpisując do dowolnej przeglądarki adres www.tygodnik.siedlecki.pl. Na tym kończę dzisiejsze wystąpienie. Zapraszam Państwa wkrótce.